Cześć, może już o tym słyszeliście, ale cena ropy spadła ostatnio poniżej zera. I nie, nie na stacjach benzynowych, także spokojnie. Oznacza to po prostu, że dostawcy dopłacają do baryłek tylko po to, żeby pozbyć się zobowiązań. Wiem, dziwnie to brzmi, więc wyobraźcie sobie po prostu, że wasz partner miał jechać na konferencję, więc zamówiliście dziwkę i zobowiązaliście się za nią zapłacić później. Niestety nadszedł koronawirus, konferencję odwołali, i teraz musicie pozbyć się dziwki. Bo chcecie robić inne rzeczy ze swoim partnerem. Niestety wszyscy siedzą w domach, nikt nie chce odkupić od was waszego zobowiązania na dziwkę, bo siedzą w domach z rodziną. Więc musicie zapłacić Alfonsowi tylko po to, żeby nie musieć wynajmować dziwki. You know Cała sytuacja jest oczywiście spowodowana pandemią, bo cena ropy w krótkim czasie drastycznie spadła. I pojawiły się różne odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Na przykład Donald Trump pospieszył z kroplówką wypełnioną hajsem, po to, żeby ratować życie koncernów paliwowych. Z kolei różne organizacje środowiskowe i ekologiczne nawołują do upublicznienia koncernów paliwowych, korzystając z sytuacji, w której nie są w stanie sensownie się bronić. Jest to dobry moment, żeby zastanowić się nad sytuacją koncernów paliwowych i ich miejscem w dzisiejszych państwach. Podejrzewam, że głosy za upoństwowieniem biorą się z dwóch głównych założeń. Pierwszym jest przekonanie, bądź co bądź słuszne, że jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przestawić się na alternatywne źródła zasilania i pójść ścieżką wydeptaną przez na przykład Tesle, to państwowa kontrola nad koncernami paliwowymi pozwoli nam to zrobić łatwiej. Bo wolny rynek i jego koncentracja na mnożeniu dochodów niestety staje często na drodze innowacji, która w pierwszej fazie zawsze dokonuje się kosztem zysków. Druga motywacja do tego typu działań to dobry przykład krajów skandynawskich, które nad swoim imperium paliwowym mają państwową kontrolę. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Właściwie to całkiem podobnie, chociaż nie do końca. Najwięksi w naszym kraju dostawcy paliwowi to Orlen i lotos, a w obu tych koncernach najsilniejszym akcjonariuszem jest państwo polskie. Jest też oczywiście mnóstwo zagranicznych, nierzadko. Prywatnych koncernów, jak np. BPI czy Shell. Bogate kraje, w których przy okazji udział państwa we własności rynkowej jest duży, to na przykład Norwegia, Austria, Korea Południowa czy Singapur. I patrząc na te przykłady, łatwo jest wejść w zachwyt. Drastyczne nierówności majątkowe obserwowane w wielu krajach zachodniego świata są w tych konkretnych państwach albo na bardzo niskim poziomie, albo osiągnęły stały pułap i nie wzrastają od 40 lat nierzadko. Na wykresach widoczna jest różnica w zarobkach pomiędzy 10 najbogatszymi procentami społeczeństwa i biedniejszymi 50 procentami. W Norwegii różnica ta to tylko 13% i jest to najlepszy wynik z pokazanych tutaj wykresów. USA z kolei sytuuje się najgorzej, to znaczy 75%. Polska jest gdzieś po środku 44% różnicy pomiędzy najbogatszymi 10 i najbiedniejszymi 50%. Z kolei w Korei i w Austrii, pomimo sporej przepaści pomiędzy biednymi a bogatymi, nierówności majątkowe nie pogłębiają się i pozostają na tym samym poziomie od bardzo dawna. Jeżeli chcecie postudiować wykresy, możecie zapauzować filmik albo po prostu znaleźć je w źródłach pod filmikiem. Tak czy inaczej, lecimy dalej. Mimo, że sytuacja Norwegii czy Korei Południowej brzmi bosko, to to wszystko nie jest takie proste, bo jeżeli upoństwowimy jakąś firmę, to musimy być gotowi na konsekwencje, które będzie to za sobą niosło i umieć im przeciwdziałać. Musimy na przykład mieć pewność, że nie dopuścimy do sytuacji, w której wysokie stanowiska obsadzane są po znajomości przez niekompetentne osoby. Co więc, jeżeli uznamy, że dany kraj po prostu nie jest gotowy. Nie ma odpowiednich struktur wewnętrznych, żeby radzić sobie z kolesiostwem, ani odpowiedniej sytuacji gospodarczej, żeby w obliczu nieuniknionego spadku produktywności i dochodów poradzić sobie na wolnym rynku. Jedno słowo, i wiem, że nikt nie lubi go słyszeć, ale posłuchajcie na chwilę: podatki. Ponieważ w większości z was na samą wzmiankę tego szatańskiego narzędzia skacze ciśnienia, a parę słusz słychać nawet przez ekran, pewien koleś totalnie niebędący mną uspokoi was segmentem historycznym. Przed wielkim kryzysem z 1929 roku udział. Kurwa mać. Ciao. Przed wielkim kryzysem z 1929 roku udział podatków wszelkiego rodzaju w dochodach państwa wynosił na ogół nie więcej niż 10% w zachodnim świecie. Taki poziom podatków wystarczał na to, żeby utrzymać porządek publiczny, bezpieczeństwo państwa i tak właściwie niewiele więcej. W odpowiedzi na ciężkie lata kryzysu ekonomicznego kraje stały się znacznie bardziej socjalne. A to dlatego, że ludzie zrozumieli, że słabe finansowo państwa nie są w stanie pomóc gospodarce kraju w czasach silnego kryzysu. Do lat 70. udział podatków w dochodach państwa mocno wzrósł. W miejscach takich jak Stany Zjednoczone do 30%, a kraje skandynawskie nawet 55%, zazwyczaj gdzieś pomiędzy. Od tego czasu utrzymywał się na w miarę stałym poziomie. Skrajni zwolennicy libertariańskiego wolnego rynku często widzą państwo jako niepotrzebnego pośrednika pomiędzy obywatelem a obywatelem. Po co? Zabierać ludziom pieniądze w postaci podatków tylko po to, żeby zebrać je do wspólnej kiesy, a później rozdać je jako na przykład świadczenia społeczne. Często padają argumenty, że tego typu system prowadzi do niepotrzebnej biurokratyzacji i spadku wydajności w państwie. Problem z tego typu podejściem pojawia się w momencie, w którym dochodzimy do wartości, które chcemy, żeby były uniwersalne, jak na przykład służba zdrowia czy powszechna edukacja. Niestety, z czasem zapewnianie tych rzeczy obywatelom staje się coraz bardziej kosztowne. W miarę jak się rozwijamy, potrzebujemy coraz bardziej wyedukowanego społeczeństwa, a średnia życia idzie w górę, co oznacza z kolei większe pieniądze na służbę zdrowia i na emerytury. Także podatki nie są czymś złym, przynajmniej ja tak to widzę. Tym bardziej, jeżeli mówimy o zwiększaniu podatków dla tych najbogatszych, o wprowadzaniu podatku progresywnego, zwiększając dochody państwa i zaczynając walkę z pogłębiającymi się różnicami majątkowymi pomiędzy klasami. Dobra, wracając na ziemię. Tego typu podatki bardzo ciężko jest wprowadzać, ale jest świetna okazja do tego, żeby zacząć. Jeżeli koncerny paliwowe potrzebują bailoutu, pomóżmy im, jasne, ale zarazem zwiększając opodatkowanie tego sektora, bo później może już po prostu nie być lepszej okazji. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, i do następnego razu.